Biblioteka powiatowa i miejska, publiczna, istnieje w Wejherowie 65 lat. Obchodzimy jubileusz bardzo szacowny i chciałyśmy w taki właśnie sposób jak najbardziej dotrzeć do czytelników, do tych, którzy nas odwiedzają, ale nie tylko. Ci, którzy przychodzą do urzędu, załatwiają tu różne sprawy, czy jacyś przyjezdni, którzy przychodzą zwiedzić ratusz, będą mogli też zapoznać się z historią biblioteki. Właśnie tą wystawę takżeśmy zaprojektowali, żeby część historyczną pokazać, jakieś takie typowe elementy pracy z książką, jak to było dawniej, w dawnych latach, też jak powstawała książka, jak wyglądała praca zecerów. No i taka część współczesna, gdzie też pewne elementy naszej pracy współczesnej, też właśnie jakieś takie nasze osiągnięcia na niwie kulturalnej, jak choćby to, że już nawet jesteśmy w stanie sami nakręcić film o naszej pracy, więc puszczamy film Biblioteka wczoraj i dziś, osiągnięcia biblioteki. Staramy się właśnie na tej wystawie pokazać, jak zmieniała się biblioteka przez te 65 lat.